Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię partię naszego polskiego arcymistrza. Najlepszego polskiego szachisty obecnie Jana Krzysztofa Dudy, który mierzył się z polskim dziennikarzem sportowym Tomaszem Smokowskim. Janek wystąpił w programie na kanale sportowym w Head Parku i grał partię, trzy partie jednocześnie. Jedna z nich, właśnie tutaj, zostanie przeze mnie przeanalizowana. Przejdźmy od razu do rzeczy. Janek rozpoczął ruchem skoczek na F3. Dał możliwość przeciwnikowi wyboru jakiegokolwiek otwarcia. Może nie wszystkie otwarcia w tym momencie są możliwe, ale czarne mają duże pole do popisu. Pan Tomasz zagrał ruch E6 i Janek zagrał C4. No, Janek grywa partię angielską często i sobie zagrywa w ten sposób. Skoczek na C6. No, ten ruch już wygląda trochę dziwnie. Aczkolwiek Janek powiedział, że. Ten debiut, który tutaj rozegrały czarne właśnie dosłownie po tym posunięciu, po D4 poszło skoczek na F6 i skoczek na E3. Janek powiedział, że to jest debiut Tango. Pierwszy raz się spotykam, ale pewnie jest to prawdą. Mniejsza o większość, jeśli chodzi o nazwę tego debiutu, interesują nas tutaj bardziej ruchy. D5 ze strony czarnych, no dobrze, to jest posunięcie, myślę, że prawidłowe. Jak najbardziej czarne walczą o centrum, no ale Janek, nie czekając długo, zagrał oczywiście goniec na G5, aby tutaj związać ładnie Hetmana. Skoczek nie jest w stanie w ogóle teraz się nigdzie poruszyć i musi stać no, tutaj w miejscu. W tym momencie czarne reagują, myślę, że dosyć prawidłowo. Jest to ruch H6, chociaż wydaje się, że ruch niezbyt dobry, gdyż tutaj może nastąpić bicie i nie ma się zająć tym pionkiem. Na przykład, jakby czarne zagrały jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, że tak powiem, goniec E7, to tego pionka są w stanie zachować. No ale po H6, właśnie tutaj, następuje szybkie wybicie tego skoczka. No i wybija to Hetman. No właśnie, jeżeli wybija Hetman, to zauważcie, że tutaj ginie nam po prostu pionek. Na końcu możemy wybić skoczkiem. Jeżeli na przykład tutaj by czarne poświ nie poświęciły, zbiły pionkiem z G7 na F6, to Janek na pewno wybi wybił pionka i po wybiciu te pionki są nieco rozdzielone, zdublowane, po prostu słabe. No Myślę, że tutaj poziom polskiego dziennikarza sportowego nie jest oczywiście najwyższy, ale sama przyjemność zagrana z arcymistrzem to na pewno wielka frajda. Po posunięciu Hetman na F6, Janek oczywiście od razu wybił pionka. Pionek został wybity i Skoczek wybił pionka na D5. Białe zdobyły piona. No i w tym momencie trzeba jakoś zareagować. Zauważcie, że Skoczek w centrum stoi bardzo dobrze, wyśmienicie wręcz, atakując Hetmana, atakując. Pionka na C7 z groźbą widełek, czyli tak zwanego ataku jednoczesnego na dwie figury. Tutaj mamy szacha przy okazji. Znaczy, mielibyśmy. No ale, e, właśnie jak tutaj zagrały czarne? No, prawidłowym ruchem to byłoby na pewno odejście na D8, żeby bronić pionka i e, uchronić się od, od ataku skoczka. No niestety, tutaj e, pan Tomasz e, Smokowski. Zagrał gońcem na G4, no i Janek zbił oczywiście Hetmana. Złapał się tutaj za głowę polski dziennikarz, aczkolwiek no, nie dziwne, że podstawia. Po prostu, jak się nie gra w szachy w miarę regularnie, no to nie widzimy takich posunięć. No to jest naturalna sprawa. Jest oczywiście tutaj szach, no ale trzeba zobaczyć tutaj, co nastąpiło dalej po GF, bo na przykład, jak spotyka, spotyka się dwóch amatorów szachowych, jeden E, zdobywa ogromną przewagę A potem, e, potem się okazuje Że mimo tej przewagi e, Nie wygrywa partii No to może tutaj nauka z tego wyjdzie taka Że jak grać białymi dalej Żeby tą przewagę realizować No i Janek tutaj zagrywa hetmanem na B3 Sprawa jest dosyć prosta Atak na B7 e, Tu jest wprawdzie obrona na F3 Ale to nie jest istotne Bardziej chodzi tutaj pewnie białym o zrobienie długiej roszady Lub żeby król miał troszeczkę przestrzeni Na D1 Znaczy żeby miał to pole na jeden wolne mówiąc krótko. No ale można by było zagrać oczywiście wiele innych posunięć jak na przykład e3, a3, żeby nie nie wpuścić tutaj gońca na b4. No hetman b3 jest to jeden z ruchów, który jest jak najbardziej dobry. Długa roszada bardzo e, odważne zagranie i też chyba dobre, bo jednocześnie król broni tutaj b7 i się schował. No Janek nie pozostawia tutaj Złudzeń również robi długą roszadę. Wprawdzie król jest troszkę odkryty, ale to nie ma znaczenia. Czarne nie mają po prostu Hetmana. Goniec wybił na F3, co redukuje ilość figur na szachownicy dzięki temu białe. Myślę, że się bardzo z tego cieszą. No i tutaj czym odbić, moi drodzy? Czy pionkiem tym, czy pionkiem tym, czy hetmanem. Tak naprawdę każde wybicie, co jest ciekawe w tym momencie, jest jak najbardziej. Na równi, jeśli chodzi o ocenę silnika, chociaż tutaj nie trzeba mocno wnikać, którym pionkiem wybić i tak dalej. Janek postanowił wybić pionkiem, żeby prawdopodobnie mieć tutaj strzał gońcem na H3 z szachem. Skoczek wybił na D4. Tutaj wielkie brawa dla pana Tomasza, dlatego że po prostu wziął pionkę za darmo. Świetnie, no, zauważył tą możliwość i widział przede wszystkim, że wieża broni skoczka. Oczywiście to jest ruch dobry. No. Pozycja jest przegrana, ale dobry ruch mimo pozycji przegranej. Goniec H3 dał szacha. Wyprowadzenie figury z to jest zawsze przyjemność. Król ruszył na B8. Lepszych posunięć raczej nie ma. Wprawdzie... Można by było zasłonić się tutaj pionkiem na F5. Nie za bardzo to dużo daje, bo mamy na przykład ruch E3. Można by było nawet poświęcić tutaj wieżę, potem wybić. No, taka przewaga materiału ze strony białych jest tak ogromna, że można sobie po prostu na dużo pozwolić. No, ale Król B8 zostało zegrane. Myślę, że najbardziej praktyczna odpowiedź. No i Król B1: Co jest tutaj ciekawego w tym posunięciu? Janek podstawia Hetmana, moi drodzy. No, i czy tego Hetmana można zbić? No właśnie, o co tutaj chodzi? Otóż Janek postanowił tutaj zostawić połapkę na przeciwnika, dlatego, że po biciu skoczkiem Hetmana następuje, moi drodzy, pewnie już większość z was dostrzega. Wieża bije D8 z matem. E, no bardzo sprytne zagranie. Poświęcenie Hetmana mogłoby nastąpić. E, na szczęście tutaj e, czarne, czarne to widziały i nie zbiły tego Hetmana. Piękna podpucha, trzeba przyznać. Takie dosyć widowiskowe. No czarne zagrały B6. Słusznie zrobiły sobie lufcik. Król ma ucieczkę. No ale teraz już Hetmana nie można oddać, więc Hetman zagrywa. Na C4 z jednoczesnym atakiem na skoczka i wieżą i hetmanem. Goniec zagrywa na C5, broniąc tego skoczka, rzecz jasna, ale jest odpowiedź błyskawiczna ze strony białych, mianowicie B4 odpędzając tego gońca obrońcę skoczka. Zauważcie, że skoczek za bardzo też nie ma gdzie ruszyć, nawet nie może pionka wybić na e2. No tutaj czarne mają wielkie kłopoty. Niestety, goniec na e7 i wieża oczywiście wybija na d4. Każda redukcja tutaj figur upraszcza grę białym. Hetman wybił na d4 i wieża zagrała na d8. Tak naprawdę tutaj jeżeli, jeżeli byśmy na przykład nawet zbili hetmanem na d8 to białe bez problemu by tą pozycję Wygrały, no ale Hetmana tutaj trzeba zachować, raczej do, prak do praktycznej gry, do praktycznego zwycięstwa. Hetman na E4 za takim na końca, prosta rzecz. Wieża wygrywa na E8. No nie, niestety ten ruch. E do no najlepszych nie należy, gdyż wieża pasywnie broni gońca. To też taka nauka, mimo wszystko, lepiej było tym gońcem przede wszystkim odejść na D6, co nie zmienia oczywiście oceny sytuacji, ale te figury po prostu nie są już skrępowane. A po wieży E8, moi drodzy, możemy tutaj sobie znaleźć posunięcie, które jeszcze bardziej powiększa przewagę materialną białych. Jak najbardziej można sobie zawsze materiał zatrzymać i poszukać posunięcia, mianowicie jest to ruch goniec D7. Widzici widzimy teraz, że Wieża jest atakowana. Jeżeli wieża odejdzie, to ginie goniec na E7. Jeżeli goniec odejdzie gdziekolwiek, to ginie wieża na E8 lub goniec może to zbić na E8. E, tutaj wieża zagrywa z powrotem na D8. No i Hetman oczywiście wybija na E7, i wieża ucieka. Była atakowana rzecz jasna. Ucieka sobie daleko i w myśl z zasady, jeżeli wszystkie figury współpracują, to siła rażenia na przeciwnika jest bardzo duża. Tutaj białe się do tego stosują i zagrywają wieżą na C1. Ciężka artyleria wchodzi do gry. Tutaj jest punkt zaczepki. Odsłaniamy gońca i prawdopodobnie Hetman z wieżą będą wiodły tutaj triumf. Wieża zagrywa na H8. Tak, na H8. Tak naprawdę to już są ruchy rozpaczy, moi drodzy. No i tutaj Janek zagrywa goniec na, gońcem na e8, bardzo sprytne zagranie, gdyż Hetman prawdopodobnie chce sobie zagrać e, i dać mata, chociaż tutaj maty w dwóch ruchach moi drodzy. E, przepraszam, na C7 jest szybsza droga do zwycięstwa. Król, H8, król A8 i Hetman C8 z matem. Wieża zagrywa e, na E8, za dużego wyboru nie było. I co ciekawe, białe nie zbijają tej wieży, aczkolwiek to nie ma za dużego znaczenia, gdyż tutaj e, tak naprawdę czy bicie wieży, czy bicie na C7, co w partii nastąpiło, jest równo równoznaczne ze zwycięstwem białych. Król zagrywa na A8. Hetman. Hetman C6 daje szacha, e, król na B8, moi drodzy, tutaj zadanie dla początkujących, dajemy mata w dwóch posunięciach, proszę znaleźć, znaczy można sobie znaleźć oczywiście tego mata, zatrzymać sobie zawsze można materiał, no i już pokazuję, hetman zagrał na E8 z szachem, król B7, jedyny ruch i piękny mat hetmanem na C8. Mamy na szachownicy. Także zwycięstwo Janka Dudy tak naprawdę było bezapelacyjne, ale to nie o to chodzi, chodziło tylko głównie o zabawę i pokazanie jednoczesnej gry na trzech szachownicach. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!